Czy polski hip-hop to nie jest kultura? To jest na pewno kultura. Moim zdaniem to jest kultura. Gdyby to nie była kultura, nie jechałbym tutaj ze Szczecina powiedzieć o tym, że rymuję od 12 lat i po prostu hip-hop w Polsce jest coraz na wyższym poziomie. Tak samo kiedyś w Niemczech. Hip-hop był beznadziejny. Teraz jest tyle zespołów niemieckich, które naprawdę mają bardzo wysoki poziom. Def Jam jest w Niemczech, niedługo będzie w Polsce i hip-hop to jest kultura. Po prostu osoby, które nie mają pojęcia, powinny się nie wypowiadać na ten temat, nie prawić żadnych herezji. A czy nie obawiasz się, że hip-hop został sztucznie sprowadzony ze Stanów i tak naprawdę bezkrytycznie go przyjęliśmy i teraz trochę odstaje? Hip-hop nie został sprowadzony ze Stanów, bo się wywodzi z Afryki, stąd skąd się wywodzą ludzie, którzy go stworzyli. A że wyjechali do Stanów, tam powstał i po prostu został zaadaptowany w Polsce, tak jak na całym świecie. A nie wydaje ci się, że Polacy przejęli właśnie ten hip-hop, dlatego że bardzo łatwo jest nam wzorować się na Zachodzie, dlatego że Polacy bardzo często właśnie ściągają różnego rodzaju, takie wzorce właśnie z Zachodu. Więc... Ale ja uważam, że to jest w ogóle tak. No dobrze właśnie, ale czy, ja mam takie pytanie, czy Polaków jest nie stać na to, żeby wymyślić jakąś taki własny rodzaj muzyki, który by odpowiadał naszej rzeczywistości? Bo przecież hip-hop wywodzi się z takich, z Harlemu, ze slumsów, takie były początki. No takie były początki, więc to jest tamta Czyli to rzeczywistość. Czyli ten hip-hop, który jest stworzony tu w Polsce, nie jest... W ogóle nie odpowiada temu, o czym mówi hip-hop właśnie w Stanach na przykład. Więc dlaczego ale próbujemy... Ale w Polsce musi być tak jak w Stanach? Ja nie żyję tak jak w Stanach, nie musi być tak. A więc dlaczego? Hip-hop jest dla mnie kulturą, hip-hop jest dla mnie tym, że jadę na imprezę i widzę gości, którzy się kręcą na głowie. Że wychodzę z domu i widzę kolejkę podmiejską, która jest pomalowana od początku do końca. I obracam się w tym. To nie jest tylko to, co ty słyszysz oglądając teledysk Eminema, który tak naprawdę w Stanach Zjednoczonych w branży nie jest szanowany w ogóle. Dlaczego? A kupują go białe dzieciaki. Dlaczego nie jest szanowany? Dlatego, że jest kimś, kto po prostu sprzedał się dla zarabiania pieniędzy. On nie jest prawdziwy. Ale to wyznacznikiem jest liczba sprzedanych płyt? Wyznacznikiem prawdziwego hip-hopu nie, to nie, nie na tym polega. Wyznacznikiem prawdziwego hip-hopu jest to, że ja mówię to, co przeżywam, a nie to, co sobie wymyślę. Jesteś pewien, że Eminem tego nie przeżył? Tak, jestem pewien, że Eminem tego nie przeżył, dlatego że wielu myśli ludzi, że on jest z zachodniego wybrzeża. Tak to jest nieprawda, nie jest Detroit. Czyli to jest Midwest. A on robi się niesamowitego West Coastowca i zgina palce w takie coś. Ja przepraszam, ja chciałam was o coś zapytać, bo myślę, że będziecie mogli mi odpowiedzieć. Usłyszałam przed tym programem takie zdanie, że hip-hop, polski hip-hop jest jedynym rzeczywistym głosem pokolenia stanu wojennego. Nie czuję, żeby to był mój głos, a jestem pokoleniem stanu wojennego. Gdzie to usłyszałaś takie zdanie? Po prostu padło takie w rozmowach, w dyskusjach padło takie zdanie, że tak i tak jest naprawdę. W stanie wojennym zdecydowanie mama mnie prowadziła do przedszkola, więc nie mogę ci pomóc w odpowiedzi na to pytanie. Nie, no właśnie dlatego to mnie dziwi. Mam tyle lat, że wiesz... Że... Nie, no właśnie dlatego to mnie dziwi, bo co ja, czy nie wiem, no... Nie rozumiem naszego wieku. Co wy macie wspólnego, co my mamy wspólnego ze stanem wojennym? Ale nie, ja uważam to zdanie za całkowicie bzdurne, wiesz. Hip-hop jest głosem młodego pokolenia, nie mówię, że jedynym prawdziwym. Ale jakim głosem i dlaczego całego młodego pokolenia? Ja nie mówię, że całego młodego pokolenia, mówię, że młodego pokolenia po prostu. Młode pokolenie, ja się czuję młodym pokoleniem. Oni się też czują młodym pokoleniem, nie mówię, nie uogólniam. Dobrze, skoro jesteśmy już przy cytatach, które zaczęliśmy komentować, to ja przytoczę jeszcze jeden. Krzysztof Cugowski powiedział, przenoszenie hip-hopu na polski grunt jest śmieszne. Po prostu w żaden sposób nie współbrzmi z polską kulturą. To trochę tak, jakby w Nowym Jorku powstał zespół folklorystyczny z Podhala. Ja mam takie pytanie, jaki gatunek muzyki gra Krzysztof Cugowski? I skąd on się wywodzi? Skąd on się w ogóle wziął? Tak. Przecież to jest w ogóle paranoja jakaś, ponieważ tak naprawdę rock and roll skąd przybył do Polski? Chciałam się spytać, w taki sposób, gdybyśmy patrzyli, to nie byśmy mieli żadnej kultury. Bo wszystko przychodzi albo z zachodu, albo ze wschodu. Znaczy, nie wiem, no to się przesiądziesz tu. Nie, to jest taka kwestia, że nie znaleziono miejsca dla ludzi po środku. To jest właśnie problem, myślę. I nie wszystkie argumenty, które są przytaczane tutaj, odpowiadają mnie. I nie wszystkie, które są po tamtej stronie, ale myślę, że... Jeden powinnaś stanąć na środku. Powinnam stanąć na środku, nie wiem, czy można, ale... No to ja bym jednak prosiła, żebyśmy skomentowali te słowa. Czy to nie jest tak, że to jest taka góralska kapela w środku Nowego Jorku? Można by było powiedzieć, że wszelkie gatunki muzyczne mają prawo grać tylko ludzie, którzy je wymyślili. Wiesz, w takim razie bluesmeni też by byli tylko w Stanach. Jest jeszcze jeden głos. Hip-hop jest muzyką uniwersalną. Tak samo się przyjął w Anglii, we Francji, nawet w Szwecji. Jest szwedzki hip-hop, jest polski. Tak samo jak rock and roll jest kosmopolityczny i wszyscy słuchają rock and roll na całym świecie. A co mamy z Mazowszem wyskoczyć do Europy? No ludzie. Poza tym chciałbym jeszcze ważną rzecz powiedzieć. W polskim hip-hopie są wykorzystywane
sample z polskiej muzyki, z polskiego Big Beatu z lat 60. i to też jest bardzo ważne, uważam. Także pan Cugowski zupełnie nie ma racji. A skąd tak naprawdę, bo mówimy o tym, że hip-hop jest uniwersalny, skąd się bierze jego fenomen? Ja wiem, znaczy ja ci powiem tak, że według mnie to jest recepta na całą tą nudę życia. Tego, wiesz, my pochodzimy z dużych blokowisk najczęściej. Receptą wokół... na nudę życia ma być olewanie. Totalnie lara. Nie znalazłam dużej ilości pozytywnych tekstów hip-hop. No Paweł, to bardzo mi przykro. No. Dobra, ale kto się napisał? Siedział nad kartką i robił to. Ktoś robił bity. Ktoś w nocy nie śpi, idzie, maluje kolejkę. To jest recepta na nudę, to nie jest olewanie. Nie chodzi po ulicach i napierdala swoich rówieśników, tylko po prostu robi coś. Bądź siedzi na ławce i pije wódkę. Grono tych artystów, którzy to robią. Ale to nie o to chodzi. Może to jest propozycja do przemyślenia. Chodzi o to. Słuchajcie, my będziemy kończyć naszą dyskusję i tak wcześniej, przed programem, tak się umawialiśmy, że chcielibyśmy zakończyć ten program w taki sposób, w jaki sposób żegnają się hip-hopowcy. Prosiliśmy Pawła, jak się żegnają hip-hopowcy? To zależy, w jakich miejscach Polski, bo na przykład nad morze mówimy do siebie cześć, a na Zakopanem mówimy do siebie cześć. Ewentualnie możemy powiedzieć na razie, ewentualnie możemy powiedzieć tak jak każdy normalny człowiek. Nie róbmy z tego, że nie jest sensacji. Żegnamy się tak jak normalni ludzie, witamy się tak jak normalni ludzie, jesteśmy normalnymi ludźmi. W związku z tym my nie pożegnamy się z wami w żaden inny sposób, jak tylko mówiąc wam cześć, wam dziękujemy za wizytę w naszym studiu, do zobaczenia jutro. Dzięki. Dziękujemy bardzo serdecznie. Dziękuję bardzo.